Cześć, z tej strony Maciek z firmy Mavcar, a dzisiaj bardzo lubiany samochód przez klientów Mitsubishi ASX, a zwłaszcza klienci szukają takiego auta z silnikiem benzynowym 1.6. Tutaj przy okazji mamy fabrycznie zakładany gaz ze wzmocnioną głowicą firmy BRC, więc to jest duży plus dla tego samochodu. Auto jest z 2010 roku, ma przebieg 195 tysięcy, i bardzo fajna cecha, wszystkie przeglądy zostały zrobione w Mitsubishi od początku do końca, ale o tym powiem Wam później w aucie. Kolejny fajny plus, na pewno auto jest bardzo ciekawie wyposażone. Mamy alufelgi, tak jak tutaj widzicie, przyciemniane szyby, czujniki parkowania, plus jeszcze dodatkowo rzecz fajna z wyposażenia, którą się nie dokupi, czyli mamy szklany, panoramiczny dach, który bardzo fajnie rozświetla zdjęcie z wnętrze. Ja bardzo żałuję, że takiego nie mam w swoim samochodzie, bo naprawdę jest to świetna sprawa. No i wiadomo, dachu nikt nam nie wytnie, a jakiś tam pierdołek, czyli to zawsze da się dokupić, jakby na przykład nie było. Kolejna bardzo fajna sprawa, auto ma z przodu biksenony, co w tych Mitsubishi nie jest zbyt częstym widokiem, bo raczej ludzie po prostu wybierali dosyć biedne wersje i ciężko trafić na taką jak ta. Mamy jeszcze przeciwdzielne, plus światła dzienne, czujnik światła i czujnik zmierzchu. Auto się prezentuje naprawdę bardzo ładnie, nie jest skorodowane, ma świeże tarcze i tyle. Czy coś jeszcze Was chcecie wiedzieć? Chyba nie. Za chwilę Wam pokażę wnętrze i omówimy resztę serwisów tego pojazdu. Taki szybki look na wnętrze tego autka. Spójrzcie sobie tutaj u góry. Postaram się Wam pokazać ten szklany dach, fotele, bo jak będę na nich siedział, to dobrze go nie zobaczycie, ale wnętrze prezentuje się naprawdę bardzo przyjemnie. Proszę, oto książka serwisowa, fajnie jest zrobiona, bo wszystko praktycznie jest obok siebie. Jest, wszystkie te wpisy są zrobione w jednym serwisie Mitsubishi i tu macie ostatni jego wpis z tamtego roku przy 188 tysiącach kilometrów, a teraz autko na potwierdzenie ma 195 tysięcy kilometrów. Teraz widzicie przy okazji licznik, żadne błędy się nie palą, oprócz wiadomo, nie zaciągniętego ręcznego, nie zapiętych pasów, no bo nagrywam, staję w miejscu. Cóż jeszcze, fajnie, bo ten licznik jest kolorowy, często w tych biedniejszych wersjach jest zwykły, a tutaj naprawdę dzięki temu prezentuje się fajnie według mnie. Czy coś jeszcze chcielibyście wiedzieć tutaj o liczniku? Chyba nie, na liczniku nie ma zbyt wielu pierdół. Ewentualnie to sobie można pozmieniać, kiedy jest serwis, jakie jest tam oszczędzanie, no i jakieś tam ustawienia. Dobrze, no to przejdziemy sobie do lewej strony. Tutaj macie panel od lusterek, tak samo jak od czterech elektrycznych szyb. Jeszcze jest kolejny bajerek, czyli automatycznie składane lusterka. Fajny plus. Tutaj mamy przycisk od instalacji LPG. BRC chodzi bardzo fajnie, nic się z nim nie dzieje. Reszta takich rzeczy. Tutaj zwróćcie uwagę na kierownicę. Kierownica dobrze wygląda. Skóra tak naprawdę zero zużycia. Ciekawe, czy złapie mi tutaj ją ostrość. Może być ciężko, ale teraz postaram się pokazać. Bardzo ładna jest ta skórka w tym aucie. Prezentuje się bardzo ładnie. Tutaj panel na środku. No nie ma tutaj nawigacji, ale tak jak wspominałem wcześniej, nawigację kupiły Chińczyka, nie wiem, bardzo fajnego, z jakimś Androidem za 1000 zł. Wrzucamy sami i mamy. A tego bajerku, no niestety, nie kupimy wcale. Tu ładnie się zamyka. W drugą stronę możemy sobie go uchylać go ręcznie. Tu przy okazji, nie wiem czy tam widzicie, jest też podświetlenie diody LED, więc on tak jakby jest delikatnie w nocy zaznaczony, ten daszek. Naprawdę rozświetla to wnętrze, spójrzcie, od razu w aucie jest dużo bardziej widniej, przyjemniej, fajniej. Fotel pasażera, fotel kierowcy Wam przed chwilą pokazywałem. Tutaj mamy też mieszek niezniszczony, panele środkowe również, w aucie nie było palone. No i cóż jeszcze, chyba został tylko podłokietnik, podłokietników wkrętki od gazu, AUX, USB i wyjście na zapalniczkę. Myślę, że to o Ciebie było tyle. Jeżeli interesuje Was ten samochód, zostawcie lajka na Insta, zostawcie lajka na YouTubie, jakiś komentarz pozytywny lub negatywny, jeżeli czegoś na przykład nie powiedziałem, a chcielibyście się dowiedzieć. I przy okazji możecie zawsze to auto zobaczyć na Instagramie Mavcar Auta i tak samo na mojej stronie na Otomoto, mavcarotomoto.pl. I pamiętajcie, każde auto u mnie jest z możliwością wykupienia gwarancji. Zawsze do każdego auta jest wystawiona faktura VAT lub VAT marża. I jeżeli nie macie jak tego auta zabrać, w rozsądnych pieniądzach mogę to autko Wam dowieźć na lawecie.
No i widzicie, bym zapomniał wspomnieć o sprawnej klimatyzacji dwustrefowej, znaczy, przepraszam, jednostrefowej, ale automatycznej. No tak wygląda automatyczna klimatyzacja Mitsubishi. Na razie to by było na tyle. Bye!